Po wypitym dobrym piweczku opuszczamy klasztor. Udajemy się już na polską stronę. Wzdłuż Dunajca będziemy wracać do Szczewnicy. Z raptem tu przejść przez mostek. Gdzie ten mostek? A jest, jest, most widzę. I wzdłuż Dunajca będziemy wracać do Szczewnicy. Powtarzam, wracam z zamku wzdłuż Dunajca. Mam dojść do mostku i przez mostek na Szczawnicę. Jak dojdę do Szczawnicy, to jeszcze coś wam nagram. Hej! Widoki są wspaniałe. Jak widać, proszę. A tam jest Wielka Bystra. Super. Tyle, hej! Ze Słowacji wchodzę już tym mostem na polską stronę. Po prawej mamy trzy korony. Przełom Dunajca w stronę Szczawnicy. W tamtą stronę będziemy iść. A z tamtej strony Tatry i pełnia zimy jeszcze w Tatrach. Wracam na słowacką stronę, bo okazało się, że najszybciej dojdę słowacką stroną wzdłuż Dunajca do Szczawnicy. Niecałe 3 godziny. Zobaczymy, czy to prawda. Mamy 12:24. Idziemy. Wracam do Szczawnicy. Już ewidentnie 3 korony. Ścieżka spacerowa. Cały czas jestem na słowackiej stronie. Hej. Spływ doliną Dunajca. A to wracamy do Polski już. Strome ściany. Ale gdzie? No tam, do końca, do Czerwonego Klasztoru. Nie daleko, spokojnie dojedziecie. Wciąż idziemy, szczyty wysokie, rowerzystów dzisiaj jest masa, bardzo dużo. Zmierzam dalej przełomem Dunajca w stronę Szczawnicy. Trasa jest lekka, spacerowa, rowerowo-spacerowa, co nawet widać, bo turyści tutaj szaleją na rowerach. Akurat jedzie dużo, ale jeszcze 15 minut temu jechało tutaj
O, chyba ze 100 osób na rowerach do góry. Także musiałem zejść na chwilę z trasy. No jechała po prostu cała grupa wycieczki. No na tyle, hej. Piękny przełom Dunajca. Skały. Proszę bardzo. Dziękujemy szansy. To byli rowerzyści, którzy nie dali rady. Jest kiedyś miałem taki kalowy fory. Ale mnie grzał dołożyłem, trochę nie. Ale wiesz, on miał to złapał. Warto iść do góry, ładne widoki. Chyba, że nie ma siły. A no to tak. No proszę mi powiedzieć, do Szczawnicy mam daleko jeszcze? Na dół? Ale do samego, do filmu, do doskonale wiedziałem, ile jest do Szczawnicy, ale zapytałem tylko dlatego, żeby zagadać. Do ludzi na szlaku trzeba rozmawiać. Taką mam zasadę. Przynajmniej cześć lub cokolwiek się mówi. Ale tu babka mnie ściemniła, bo ja zapytałem się, ile jest do Szczawnicy. Ona mi mówi, no do centrum będzie z 80 km. Tak ją przynajmniej zrozumiałem. Myślałem, super. Myślę, no to jak 80 km, no to czeka mnie 16 godzin marszu. A jest, jakby nie patrzeć, 13:42. A babka się po prostu chyba przejęzyczyła, miała na myśli, że 8 km. No to sam się 8 km to mam. Półtorej godziny marszu, to jest już dobry wynik. Czyli 1/10 z tego, co musiał iść. Widoki są piękne. Normalnie dzisiaj turyści zrobili sobie kwietniówkę w Pieninach. Jest majówka w Pieninach, w górach, tak, kwietniówka.
Dobra, zaczynam głupio gadać, ponieważ jeszcze nic nie jadłem dzisiaj. A jakby nie po... O, wchodzę do Polski. Kolejne widoki dla was. Kolejne ujęcia z trasy. Proszę bardzo. Turystów dzisiaj dużo, kwietniówka. Szedłem do trasy, gdzie rano odciąłem się od trasy, szedłem tamtędy, a wróciłem teraz tamtędy. Widoki, ostatnie widoki już na góry. Ludzi jest full, czyli można powiedzieć, że to jest nie majówka, kwietniówka. Tak jak widać, jak wam nagrywam. Okej. Jest super. Dobra, idziemy dalej. To na tyle. Hej, trzymajcie się. A o, to mamy za skrońca. Jest pokaleczony. Tak jak widać. Dotarłem do Szczawnicy. Idę właśnie już w Szczawnicy wąską, boczną uliczką. Jest wszystko ok. Muszę tylko dojść do przystanku autobusowego. Wtedy wam powiem, ile przeszedłem, w jakim czasie. Nawet nie powiem, pokażę na nawigacji. Wyświetlę. To tyle fejka. Nadal idę przez Szczawnicę. Mam jeszcze spory kawałek do przystanku autobusowego na Nowy Sącz. W tej chwili na nawigacji 24 590 metrów. 24 km 590 metrów przejdzione. Marszu od rana. Wyjechałem z domu o 5 w sumie. Jeszcze nic nie jadłem. 25 km. Bez posiłku.
ekstrem. Czuję ból w nogach. Brak pokarmu. Buty. Buty sprawdziły się zajebiście. 25 km przejdzione w nowych butach, nie ogryzły, nie ogniotły, odcisków nie, zero. Ok. Dotarłem do dworca autobusowego w Czarnicy. Przystanek autobusowy na Nowy Sącz. Jest super, spróbuję coś teraz złapać na Kościenko. A mamy zrobione, jak widać, 25 km, 250 metrów. Nagrywam, jakby ktoś nie wierzył. Ok. Na razie, trzymajcie się.